Kuba, no niestety dzisiaj się nie udało. Przegrywamy z Śląskiem 2-3. Co możesz powiedzieć po takim emocjonującym tiebreaku? Niestety nie na naszą korzyść. Na pewno jest lekki niedosyt, bo wiedzieliśmy, że mogliśmy wygrać ten mecz w 4 setach, 3-1. Na pewno z każdym kolejnym meczem nasza gra wygląda lepiej, ciężej trenujemy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie widać efekty. A co dzisiaj w tym tiebreaku nie zagrało? No bo dobrze go zaczęliśmy, prowadziliśmy kilkoma punktami, ale ostatecznie Ślep z górą. Ślep w końcówce zaczął ryzykować bardzo w zagrywce. No i po prostu nie mieli nic do stracenia i wygrali.